Osoby, które prowadzą różnego rodzaju grupy i zajęcia z grupami, często jak się dowiadują na temat faz grupowych, zadają potem różne pytania i mają różne dylematy. W tym pojawiają się dwa, na które dzisiaj odpowiem. Jeden wiąże się ze zjawiskiem oporu, który jest procesem naturalnym, występującym w trakcie pracy grupy. I tu są różne pytania z tym związane, na przykład czym on się przejawia, czy zawsze występuje i jak sobie z nim radzić. Czyli jak sobie ma radzić osoba, która prowadzi tę grupę i zajęcia. A drugie pytanie, czy dylemat, dotyczy faz grupowych i takie pytanie, czy wszystkie fazy muszą się pojawić w pracy grupy. I na to odpowiem. Pierwsze to zajmiemy się oporem. I tutaj jest tak. Po pierwsze, ważną rzeczą jest, jak my rozpoznajemy to zjawisko oporu grupowego. Po pierwsze, to są różne objawy i zachowania ludzi, które na to wskazują. Między innymi, jeśli się pojawia spadek zaangażowania, jeśli uczestnicy czy uczestniczki naszej grupy spóźniają się, dłużej trwają przerwy, czyli przychodzą nie o umówionym czasie, jak zadajemy pytania czy prosimy o ich aktywność, to milczą, prowadzą rozmowy na boku. Można też powiedzieć, że tutaj może nastąpić taka tendencja do unikania pracy. W takim sensie, że mówią o tym, że to ćwiczenie im nie odpowiada, albo nie chcą brać udziału w tych zadaniach. Te symptomy mogą pokazywać na zjawisko oporu. To, co jest ważne, to ważne, jak my sobie z nim radzimy. Bo mogą być dla nas trudne. My proponujemy ciekawe zajęcia, a ludzie mówią, że oni nie chcą tego. My mówimy, to zapraszamy do dyskusji, a oni milczą. To po pierwsze, to, co stoi przed nami, to zdiagnozować, że to jest właśnie to zjawisko. Jeżeli do tej pory w grupie grupa była aktywna, chętna do współpracy, a nagle coś takiego się dzieje, że widać, że ona nie jest aktywna, mniej aktywna, no oczywiście bierzemy pod uwagę, że to nie jest wieczór, bo ona może mieć tą tendencję już związaną z czasem pracy. Ale jeśli nie, to może to nam wskazywać, że właśnie to jest opór grupowy. On też pojawia się, i to jest bardzo ważne, pomiędzy fazą pierwszą a drugą etapów formowania się grupy. To jest też taki wskaźnik. Czyli żeby przejść do drugiej fazy grupowej, ten opór się naturalnie pojawia, ponieważ z fazy pierwszej, gdzie się integrujemy, przechodzimy do drugiej, gdzie tak naprawdę się różnicujemy i mogą wystąpić konflikty, to przeżywamy naturalne zjawisko oporu przed tą zmianą. I co my wtedy robimy? Jak już zauważymy, że ten opór jest, to ważne jest, że można czasami go po prostu nazwać, ale nie nazwać, że widzę opór, tylko nazwać zachowania, które wskazują. Na przykład powiedzieć, że umówiliśmy się, że przychodzimy punktualnie, a jakoś tak się dzieje ostatnio, że przychodzicie 5 minut, 10 minut, 20 minut po czasie. Widzę, że rozmawiacie w grupkach na boku, a umówiliśmy się, że wszystko mówimy na forum. Zauważyć to w taki sposób rzeczowy. Można też absolutnie zachęcać do tego, żeby ujawniała grupa swoje potrzeby. Po trzecie, aktywnie bardzo słuchać to, co mówią ludzie, bo oni w tej fazie zaczynają różnicować się i mówić, czego potrzebują. Po czwarte, okazać zrozumienie dla tych potrzeb. Po piąte, odwoływać się do zasad i kontraktu. A po trzecie, jeżeli mają potrzeby, których my nie uwzględniliśmy, to je po prostu uwzględnić, jeżeli to oczywiście dotyczy celu i merytorycznych naszych możliwości prowadzenia tych zajęć. Jeśli nie, to też o tym rozmawiamy. Czyli tak naprawdę negocjować nowe zasady kontraktu. I to jest, jeśli chodzi o opór, to jest tyle. Natomiast jeśli chodzi o pytanie, czy każda grupa przechodzi wszystkie fazy procesu grupowego, to odpowiedź brzmi nie, nie przechodzi. Bo to zależy. I ja bym powiedziała, to sławetne zależy, jak trenerzy nieraz odpowiadają. I tu się też pojawia, ale powiem też, od czego zależy. Zależy od, po pierwsze, długości trwania tego szkolenia czy tych zajęć, od tego, czy one są w formie aktywnej czy mniej aktywnej prowadzone i czy następują interakcje między ludźmi. Jeżeli następuje i prowadzimy je warsztatowo i czas jest dłuższy niż godzina do czterech, to prawdopodobnie one mają szansę zaistnieć. Jeszcze tu to, co jest niezbędne, żeby one zaistniały, to gotowość tej osoby, która prowadzi, do tego, żeby ludziom pomóc przeprowadzić ten proces grupowy. Natomiast jeśli to jest krótsza forma i im bardziej wykładowa, to zatrzymamy się prawdopodobnie w fazie pierwszej formowania.
a wszystkie pozostałe nie wystąpią.